jakoś pomagać nam, a nie przeszkadzać. Dlatego proszę Pana Boga w intencji tych, którzy wkładali wysiłek, pomysły, aby te rozwiązania były takie, jakie są. Starajmy się również polecać tych, którzy tutaj będą korzystać z tej drogi, żeby ono było bezpieczne, aby nie trzeba było umieszczać jakichś znaków, krzyża i lampionów, że tutaj ktoś gdzieś w jakimś czasie musiał zginąć. Dlatego prośmy Pana Boga, Boże błogosławieństwo w tych wszystkich działach. Ojca i Syna i Ducha Świętego, Panie Jezu Chryste, który jesteś drogą, prawdą i życiem, niech będzie z Wami wszystkimi. Uwielbiajmy Dobra, tam się trochę było.